Namaste. Bardzo miło powitać Cię na naszej 68. ceremonii. W imię miłości, dobra, światła, spełnienia, obfitości i tego, co najlepsze dla Ciebie. Dzisiaj porozmawiamy o radości. Radość jako wskaźnik. Czy idziesz zgodnie z drogą Twojego serca? Realizujesz Twoje powołanie, Twoje cele, Twojej duszy wyższej? Czy też nie? Gdy siła wyższa wysłała Cię tutaj i teraz, do tego ciała materialnego, na Ziemię, gdzie mamy ten dualizm światła i mroku, wyposażyła Cię nie tylko w talenty, zdolności, szczególne właściwości, ten jeden i niepowtarzalny wygląd, ale również dała Ci narzędzia. Co jednak komu po skrzynce z narzędziami, jeżeli nie ma pojęcia, jak z nich korzystać? Dlatego dzisiejszym przesłaniem od siły wyższej jest, jak aktywować jedno z tych narzędzi, ten wewnętrzny barometr, miernik radości, jak korzystać z niego w każdym momencie, w każdej sytuacji, by rozpoznać, czy idziesz zgodnie z drogą Twojej duszy wyższej, czy idziesz w kierunku tego morza nieograniczonych możliwości, czy idziesz w kierunku szczęścia, spełnienia, obfitości, czy też nie. Czy może jesteś w ślepej uliczce, w ślepym zaułku, może zbliżasz się do jakiegoś ciemnego miejsca pod latarnią? Najwyższy czas wówczas, by zawrócić lub obrać inny kierunek. Zanim jednak przejdziemy o przesłań od siły wyższej, rozpoczniemy jak zwykle od aktywacji Twojego wewnętrznego słońca, oczyszczenia, podwyższenia wibracji, by idealnie przygotować wszystko w Tobie, wszystko wokół Ciebie na przyjęcie przesłań od siły wyższej, by je idealnie zrozumieć i wykorzystać w kolejnych dniach i tygodniach, by iść zgodnie z Tobą, zgodnie z drogą Twojego serca, by znaleźć wyjście z labiryntu mroku, z tej sieci mroku i zrealizować wszystkie Twoje marzenia, wszystkie Twoje cele, Twoje powołanie, by Twoje życie było piękne, jedyne, niepowtarzalne, szczęśliwe, spełnione, ale również by udało Ci się dokonać czegoś tutaj, na ziemi, we wszechświecie, że gdy kiedyś wrócisz do domu, popatrzysz na Twoje życie z tej wyższej perspektywy, z dystansem, to powiesz, tak, ta inkarnacja była idealna, była spełniona, wszystkiego, czego dokonałam, czego dokonałem, jestem z tego dumna, dumny i idę dalej, do kolejnych światów, do kolejnych wcieleń, wyruszam w dalszą podróż z taką satysfakcją tego, co zostało osiągnięte. Dlatego, aby nie przedłużać, zaczynajmy. Bardzo proszę, wstań w tej chwili, odetchnij głęboko i z każdym wdechem wdychasz światło, które rozświetla wszystko w Tobie i wszystko wokół Ciebie, a z każdym wydechem wydychasz wszystko to, od czego pragniesz się uwolnić, co odczuwasz jako ciężkie, taką owianą kulę u nogi, co może przyczepiło się do Ciebie w ostatnich dniach lub tygodniach.
świecie. Aktywuj więc Twój czujnik i miernik radości i sprawdź wszystko to, co robisz. Na ile procent w skali od 1 do 100 radość odczuwasz? Uwolnij się od wszystkich tych rzeczy, które nie dają Ci radości. Uwolnij się od tych wszystkich ludzi, z którymi spotkania, z którymi kontakt nie daje Ci radości. Uwolnij się od tych miejsc, które nie dają Ci radości. Zobaczysz. Wszechświat nie lubi pustki. Jeżeli odrzucisz czynności, które nie dają Ci radości, to pojawią się nowe. Pojawią się nowe miejsca, nowi ludzie, nowe sytuacje. Jeżeli pójdziesz w tym kierunku, gdzie najwięcej radości odczuwasz, to będzie coraz więcej dobrego, coraz więcej pozytywnego w Tobie, wokół Ciebie. I to życie będzie piękne, obfite, szczęśliwe, świetliste. I tego życzę Ci z głębi mojego serca. Zapraszam Cię za tydzień na naszą 69. ceremonię i pamiętaj, jeżeli ktoś w Twoim otoczeniu potrzebuje tych wskazówek, energii, wibracji, zabierz tą osobę na nasze kolejne spotkanie, bo zmieniamy coś w nas, zmieniamy coś wokół nas, zmieniamy coś na Ziemi i we Wszechświecie. Dziękuję. Twoja Maria Bucardi. Jeżeli to spotkanie wniosło chociażby światełko, dokładnie teraz. Zostaw komentarz poniżej. Bardzo proszę. Idziemy dalej.